Hej, z tej strony Jedi, witam was w kolejnym let's playu na kunio.pl. Pogramy sobie w Neketsu, w Downtown Neketsu, Koushin Kyoko, Osoryu Kedai Undokai na konsoli Famicom. No i co, jest to nie, już chyba czwarta czy piąta gra z kunio na Famicoma. W każdym razie jest to jedna z moich ulubionych gier, więc bardzo się cieszę, że w końcu będę sobie mógł ją ograć na kanale. Długo z tym zwlekałem, ale warto. Fabuła jest prosta. Todo ze szkoły Reiho rzuca wyzwanie innym japońskim szkołom i organizuje uliczne zawody, w których bierzemy udział. Dobra, dźwięków. Tutaj możemy sobie wybrać kolejność melodii w grze, ale tego nie ruszamy, bo po co? Tutaj już zaczynam pierwszą konkurencję, którą są biegi przez ulicę. Powtarzają się one dwukrotnie. Można tą wartość oczywiście zmienić, ale ja to nie zrobię. Tak samo można zmienić czas, jaki ma trwać cały bieg na 9 minut. Jest ustalony domyślnie, to nie zmieniamy. Możemy też włączyć wiatr, ale to też nie zmieniamy, bo wiatr trochę mi utrudnia. No i co? Bierzemy kunio. A jakże? Aj. A macie. Ha, pierwszy. Ja by tak cały czas. Jakaś broń się przyda. Dobrze, zaczęliśmy. Aj, szybki jest. Trzeba na niego uważać. Ten coś się zawahał, że zgubił drogę, nie wiem. A, macie. Ha. Cieniasy. Reiho będzie najgorszym rywalem tutaj. Dobrze. Aj, nie wyszło mi to, co planowałem. Może mi się uda za... To będzie ryzykowne, ale może uda mi się gościa zawodnika z Reiho wyeliminować. O, jaka lipa. Ha. Dobra. Skup się, Michał, bo trzeba to jeszcze wygrać. Dobrze, ja. No właśnie, trzeba to jeszcze wygrać, a to nie robimy. Ale dobrze, Michał jest 50, no i będą najgroźniejsi. Zresztą to jakoś sobie poradzimy. Mamy 100. No niedobrze, powinien to wygrać. Za bardzo się rozluźniłem. Dobrze. Tutaj piersi dalej pewnie będą chcieli rzucić nam przedmiot. Trzeba uważać. Czy dziadu?
No, jaka lipa. No to już załnika i chyba będzie ciężko wyeliminować, bo ma bardzo dużo zdrowia. Oż ty. Kurczę, cisną dobrze. A, po co to wrzucam? A, bardzo źle zrobiłem, że to wrzuciłem. Ale... Ale ciśnie lejcho teraz. Chcę wygrać. Teraz postaram się załatwić zielonych. Dobra. Nie! Nie! Ale spieprzyłem. Ależ to spieprzyłem. No, game over będzie niestety, panowie. I panie. Tak, będzie game over. Kurde. A jednak nie. Jeśli tak, to różnica jest niewielka. Już przewidałem punktację, bo mi się nie chciał na to patrzeć. Tak bardzo złe. Dobra, bierzemy ciebie i nie przynieś nam wstydu. Co jest? O, Riki się nam pojawił w tej konkurencji. Nie! Nie widzę tej planszy. Dawaj, dawaj. Co znowu drudzy? Ale najwięksi w czwarci. Więc trochę ułatwiłem nam zadanie. Tutaj jak się punktacja sprawuje, 200 punktów za zwycięstwo. 150. 300, co ja gadam, za trzecie 50, no i Lejcho znowu słabo punktuje, 10 punktów, a my co, bierzemy tego pana i śmigam dalej. Skubany przeskoczył mimo wszystko. Ha, ha, ha. O kurde. Dobra, tak jest czwarty. Okej. Okay.
Pod selectem możemy sobie sprawdzić ilość punktów, jakie zdobywamy, a pauzując grę, ilość punktów, jaką mamy na danym etapie już. Taki jeszcze dodatkowy bajer, o którym nie wspomniałem. Ej, jak to? Biegnij. No, coś się komuś pochrzaniło. Nie! Fuck, aż to było głupie. Aż to było głupie z mojej strony. Tam coś to skakanie nie idzie? O, ogarnął sobie. Oj, nie! Nie, przegrałem. Kurde. Jest, przeszedłem. Ale fart. Bo pewnie, że przegrałem, no to ja się tak ekscytuję tym, że już przewijam dalej. Bo wtedy no i ma sensu nagrywać tego filmu dalej. Dobra, teraz tak. Musimy zniszczyć kulę zawieszoną na suficie, wspinając się po parach. To jest trzecia konkurencja. Tu mamy 3 próby, 3 minuty na każdą, że tak powiem. I wybieramy sobie zawodnika do współpracy na dole. Ja będę współpracował z Hanzono, czyli z niebieskimi. I tutaj wybieram sobie jakiegoś typka, weźmy tego. No i co? Dzielimy się na drużyny, jak wspomniałem, więc... Kurde, spadać. Wiem ja. To niech niszczy, ja się postaram ich trochę spowalniać. Ej, spieprzaj! Rozbito, dzięki! Ha! Jesteś kozak. Po stóweczce. 10. I co? Płaczemy, 10. Ciebie jeszcze nie widzieliśmy. W akcji. Oj, sorry. Ej, nie bij mnie! Co to za współpraca, jak będziesz mnie bił? Postaw mnie na ziemi. Ale go zrzuciło. A wrzucają nam kucze jak szmacianą lalką. Widzę, że gość... Chyba... Aj! Dobrze! Yeah! Brawo, Hanzono! Hanzono ma silnik wojowników. Widziałem, z kim się zadaje. To z sympatii do Ikiego ich wybrałem. Oj. Rozpłakało się biedactwo. Kogo sobie to jeszcze wziąć? A, chodź ty. Tamci mi się przydadzą na następną konkurencję. Przecież jak widzicie, zawodnicy... O, znowu wziął gościa z guzem. Jest dobrze. Jejku, ale ma, ale nie jesteś, nie mam zbyt silnego typa. Jest! Ha, ha, ha. Czy się nie okazało, że nagle Hanzono jeszcze mnie wywali z tej gry?
Prowadzimy! 200 punktów przewagi, 210. Nie jest to przewaga bezpieczna. A ta zwalka na dachu. To z Battle Royale tak zwany. Dobra, tutaj mamy 3 podejścia, 4 minuty trwa. Chodzi o to, żeby wyeliminować wszystkich przeciwników. Można ich albo zrzucić z dachu, albo po prostu spuścić łomot. Tutaj właśnie potrzebuję wymiataczy, więc zostawiłem sobie, staję sobie 3 załomników, którzy w moim zespole mają... Dobra, ciebie już nie potrzebujemy. Już sztama się skończyła. No to fulnie. Ha, szybko poszło. Tutaj ile mamy punktów? 200. Hanazono, 100. Przepraszam, Reichą. Czyli trzecie. No i co? No i biedactwa. Mają mniej. Dobra, bierzemy tego ziomka. Nie wiem, czy Kunio je wezmę na 2 razy tutaj, bo Kunio ma, jest wymiataczem. Wiki. Jego tyki. Weź się odwal ode mnie. A, przebij się przez mój atak. Kurczę, mam najmniej ze wszystkich, na to wychodzi. No właśnie, to chciałem zrobić. Ha, mam dobry super atak. Aj. Dobrze, haha, o to chodziło. Kurczę, 3 kreski. Muszę bardzo uważać. No fajnie, jakby panowie załatwili to między sobą. O, teraz z tobą się trzeba zająć, Gratku. O kurczę, aj, a to spieprzyłem. Już go miałem. Biorę Kunia znowu. Kunia ma dużo energii, więc pomoże. A dobrze, bo Rengoku bodajże był na 4. miejscu z olbrzymią stratą, więc nie nadrobią. A to cieszy najbardziej. Kunio już wyzdrowiał. Nie ma co się oszczędzać. Trzeba uważać na tego ziomka, bo...
bo ma podkręcone. O właśnie, widzicie? Łatwo może wyrzucić kogoś z planszy. Nie chcemy, to być my. Nie! Jaki fart! To było groźne. Przyczepił się mnie. Ma świadomość, że mam najwięcej punktów chyba. Nie możemy tego przegrać. Nakopię ci to tyłka. Kurde, za bardzo pod niego przyszedłem. Kurde, skubany. No! A co jest? Kurde. Nie! Spadaj ode mnie! Śmierdzielu. Jest. I koniec. Chyba tak. 200 punktów, trzecie. Jeszcze będą rozdawane nagrody indywidualne, ale już zapomniałem dokładnie jakie kategorii. Wszystko jest dość po japońsku napisane, ale to już jest koniec zawodów. To była ostatnia dyscyplina, więc pozostaje nam tylko czekać na to, kto wygrał. Jeszcze nagrody indywidualne. Chyba to jest pomoc drużynie, zadzielność, ale nie pamiętam już jakiejś kolejności niestety. O, Kunio dostał 200 i to się liczy. 150, ciekawe kto tyle dostał, mam nadzieję, że żaden z naszych. Tutaj stóweczka poszła do drużyny. O, i to 250. Ciekawe, czy to zaważy na ostatecznym werdykcie. Ta różnica im była spora. Yes! Co teraz? O, tego gościa już widzieli, znamy. Walczyliśmy z nim na dachu w tamtym Neketsu Monogatari. No i co? Plotkują sobie. Myśleli, że wygrają, a już są pospinani. Kunio ich opieprzył. A, jak tchórzliwie uciekł? Chyba zapomniałeś, kto wygrał, to do. A, widać, że tutaj zapowiada się rewanż. Kunio go tam jeszcze opieprzy. Słuchaj, to się z publiką. Wrócił jeszcze pogrozić. Co, już nie jesteś taki twardy. Tchórzu. A coś tam nie tak z tą uciekaniem.
Coś ten pościg jakiś niemawy. Ciekawe, czy go w końcu dogonił. No nic, no to tyle w zasadzie. To było Downtown Neketsuko Shinkyoku Soryuken Daimundokai na Famicoma. Nareszcie tą grę przeszedłem. Już dawno chciałem to zrobić i cieszę się, że jakoś nie miałem szczęścia tego. Zresztą to i tak teraz miałem kilka prób i udało mi się właśnie szczęśliwie to nagrać, ale się udało w końcu, także jeszcze ładny art na koniec, grafika w tej grze jest śliczna, muzyka jest świetna, gameplay jest prześwietny i jak pierwszy raz się z tą grą zetknąłem na Pegasusie, to nie grałem nigdy w nic podobnego. Naprawdę oryginalny pomysł na rozgrywkę, zrealizowany bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo ciekawe konkurencje, ciekawe plansze do nich, ciekawa mechanika, fajnie, że można sobie wybrać kolejność muzyki, że można jeszcze dodatkowo uzmaicić rozgrywkę w niektórych etapach. No, mega, dla mnie Masterpiece, jedna z moich ulubionych gier ever i chyba ulubiona gra z Kunio. Fajnie, cieszę się, że mogłem wam ją tutaj na tym kanale przedstawić. No cóż, ale jeszcze trochę gier innych przed nami. Jeśli chodzi o tom, to już jest tyle. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeśli film się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie, pamiętajcie, żeby dać łapkę w dół. No i żeby nie przegapić kolejnych filmów, naciśnijcie czerwony przycisk subskrybuj u dołu ekranu. To jest z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.